Dzień dobry. Czasem piszecie nam, że nasze testy są tendencyjne, bo porównujemy samochody, które różnią się ceną. No to dzisiaj auta, które mają dokładnie taką samą cenę, nawet Golf jest minimalnie tańszy, a Volkswagena Golfa porównujemy z Jazzem i to jest wersja Cross Star, czyli topowa, a przy okazji jedyna dostępna w Polsce, którą Honda oferuje. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Cena Golfa to mniej więcej 124 tysiące złotych. Mówimy tutaj o odmianie 130-konnej ETSI, bo to jest miękka hybryda. Według producenta taki silnik spala 5,5 średnio według WLTP. Do setki ma 9,2. No i potrafi tam pod 190 pojechać. Porównujemy to z Jazzem Cross Starem, no bo Honda innych samochodów nie oferuje. Nie ma tych zwykłych wersji, nieuterenowionych, który kosztuje no, 130 tysięcy złotych, więc bardzo to jest zbliżona cena. Pewnie gdyby były te tańsze wersje, to mogłyby być około 15 tysięcy złotych tańsze. Takie mniej więcej są różnice, gdy sprawdzimy sobie niemieckie cenniki tego samochodu. Tutaj mamy nieco ponad 100 koni, 107, ale za to jest hybryda twarda i producent obiecuje spalanie na poziomie 4,8, a w mieście zdecydowanie można zejść tutaj jeszcze niżej. Osiągi są trochę gorsze, bo 9,8 do setki, ale tak naprawdę to jest mocno porównywalne do tamtego samochodu. Więc dużo bardziej jestem ciekaw tego, jak to wygląda we wnętrzu, czy samochód klasy B, ale taki mini vanowaty, bo tak chyba o Jazzie trzeba powiedzieć, jest w stanie dorównać temu, co oferuje klasyczny kompakt. Zacznijmy od samochodu kompaktowego, czyli większego. Doskonale znacie Golfa, pokazywaliśmy go nieraz. Fajne, wygodne fotele, bardzo ładna w wyglądzie deska rozdzielcza. No, ale niestety nie jest to idealna deska rozdzielcza. Taka ciekawostka, jeżeli wybierzecie hybrydę E, nie tą twardą, to nie mamy tutaj DSG, mamy tutaj zwykłą, manualną skrzynię biegów, ale jest to skrzynia o 6 przełożeniach. Odpalmy sobie Golfa. A, się nie odpalmy, tylko zobaczmy, jak tutaj się świecą te zegary, bo nie będę zapalał silnika. No, największym minusem tego samochodu moim zdaniem jest to, że tutaj na przykład klimatyzacją trzeba sterować z takiego poziomu i jest to mega, mega upierdliwe. Dobrze, że producent zostawił te przyciski na kierownicy, bo one trochę ratują sytuację, no ale nie wszystko można tutaj sobie wywołać z nich, no czegoś takiego jak ustawienie temperatury nie zrobicie. Fajne cup holdery, bardzo w fajnym miejscu indukcyjna ładowarka. Wszystko przyjemnie wykończone, no widać, że jesteśmy w takim samochodzie, który mógł być wzorem auta kompaktowego. No tutaj przydałby się zwykły panel i byłoby idealnie. Pod względem ilości miejsca z przodu jest naprawdę zacnie. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w porównaniu z samochodem, który, no, co bym tutaj nie mówić, jest o segment niżej. No i teraz auto, którego nigdy Wam nie pokazywaliśmy, tak jak mówiłem, Honda Jazz, no, ma taki troszeczkę vanowaty charakter i nawet lekko widać to we wnętrzu. Ale tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o to, jak zostało ono zaprojektowane, to duży, duży plus dla projektantów Hondy, bo wszystko mi się tutaj podoba, no może poza tym, że ktoś nastawił, chyba wiem kto nawet, klimatyzację na sam dół i dał na maksa. Zróbmy sobie jakieś normalniejsze rejestry. No i zobaczcie, no tutaj jest normalna klimatyzacja z pokrętłami, jeszcze one sobie tak fajnie klikają, bardzo to jest zacne, genialna kierownica. Super mi się Honda podoba. Nawet te cyfrowe zegary, które są tutaj takie wpisane, no to jest coś, co jest bardzo dobrze zrobione. To przywodzi mi to na myśl R2-D2 i Gwiezdne Wojny. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale jest to troszeczkę takie odniesienie mimo całej swojej nowoczesności do lat 80. nawet, tak bym powiedział. Cup holdery w takich dostawczych miejscach, ale też jest to fajne. No i tutaj mamy jeszcze trzeci cup holder w tunelu środkowym. Niewielki schoweczek, klasyczna dźwignia zmiany biegów. Fajnie, że są jeszcze stare USB. Gorzej, że nie ma indukcyjnej ładowarki, to by się w tym samochodzie zdecydowanie przydało. Ale zobaczcie, jakie tutaj są sprytne schowki. Dobre, to wszystko sprawia wrażenie. No i ta taka przestrzeń, która jest przede mną, no nie czuję się tego, że siedzi się w samochodzie klasy B.
zdecydowanie jest tutaj miejsce jak w kompaktach. Pewnie troszeczkę jest mniej go, jeżeli chodzi o szerokość, no ale w przypadku przedniej części i dwóch osób siedzących nie ma to żadnego znaczenia. A no nie wiem, czy nawet bardziej mi się nie podoba to, co jest tutaj w Hondzie, od tego, co widziałem w Volkswagenie. Bo zdecydowanie ten design jest taki niecodzienny i nietypowy. Może po prostu do Volkswagenów się przyzwyczailiśmy już bardzo, a Honda jednak jest taka bardzo, bardzo jakaś. Najpierw taki mały test. Drzwi w Golfie są takie solidne, no czuć, że jesteśmy w klasie kompaktowej. Pokazuję to nie przez przypadek, dlatego że to samo za chwilę zrobię w Hondzie. Ale pod względem ilości miejsca z tyłu Golf nie rozpieszcza. Tutaj zdecydowanie wyższe osoby, ja mam 188 cm wzrostu. W momencie, kiedy ktoś równie wysoki siedzi z przodu, mogą narzekać na niedobór miejsca na wysokości nóg. Zresztą jak rozłożę sobie ten podłokietnik, to okazuje się, że no chyba trochę za dużo jadłem i moja pupa jest już za duża do tego samochodu, przynajmniej żeby siedzieć z tyłu. Ale gdybym się tak rozsiadł, to spokojnie w dwie dorosłe osoby można tutaj jechać. Nawiewy, dwa USB nowego typu. Typowy samochód kompaktowy. I teraz porównajmy go do Jazza, który no, uchodzi za takie auto dużo, dużo większe niż wskazywałoby na to jego segment. No i ten sam test z drzwiami tutaj. Nie wiem, czy to słychać, ale zdecydowanie jest tutaj mniej wygłuszenia i w trasie będzie to odczuwalne. Uderzyłem się przy wsiadaniu, ale to nie ma większego znaczenia. No i teraz zobaczcie na to. Ile w tym samochodzie, który z założenia jest samochodem niewielkim, jest miejsca na wysokości nóg. Ten fotel z przodu jest tak samo ustawiony jak w Golfie, również pode mnie. No to jest po prostu świat i ludzie. Tutaj nie ma podłokietnika, więc nie będę się nim dopychał, ale to jest też samochód dla dwóch osób z tyłu dorosłych. I tak naprawdę niczym to się nie różni, jeżeli chodzi o szerokość, no bo tam też w Golfie trzy osoby nie usiądą. Plusem Hondy jest to, że to siedzisko można sobie podnieść i wtedy mamy dużą taką przestrzeń, w której możemy sobie postawić na przykład kwiatek. No to jest oczywiście ten system Magic Seats, który już wyleciał z Hondy Civic, bo to od dwóch generacji już go nie ma, a w Jazzie w dalszym ciągu możecie go mieć. Zobaczmy, jak teraz wyglądają bagażniki, bo na papierze one są bardzo porównywalne, ale jestem ciekaw, jakie będzie takie odczucie realne. Bagażnik Hondy ma 354 litry. I taki niewielki schowek tutaj. No fakt, że tutaj dalej tego nie można odchylić, świadczy niewątpliwie o tym, że mamy baterię pod spodem. No i taki tutaj próg, który prawdopodobnie też te baterie tworzą. Bagażnik jest spory jak na wielkość pojazdu, no ale nie oszukujmy się, jego długość nie jest jakaś szczególnie duża. Jeżeli jedziemy w cztery osoby, no to za dużo tutaj nie załadujemy. A mówię o tym dlatego, że w Golfie pod tym względem jest zdecydowanie lepiej. To jest bagażnik dłuższy. No pewnie powiecie 350 litrów, no to jest ponad 350 litrów w tamtym aucie. To jest taka pojemność, którą kiedyś miały kompakty. Tutaj jest ponad 380, ale jeżeli chcemy jeździć z kompletem pasażerów na wakacje, zdecydowanie ten samochód jest dużo bardziej godny polecenia. Pod spodem jeszcze klasyczne dojazdowe koło zapasowe, duża rzadkość już w tej chwili. No i oczywiście podłoga, którą można sobie dać wyżej, żeby ten próg był tutaj równo. Pod tym względem zdecydowanie Golf jest lepszym samochodem. Zanim ruszę Hondą, takie dwie rzeczy, które mi się nie podobają w tym samochodzie, to, że na przykład nie pamięta tego, że chciałbym mieć włączony automatyczny hamulec postojowy. Za każdym razem trzeba to odpalić. No i tu jest taki dosyć upierdliwy system informujący o tym, że opuszczamy pas ruchu i też za każdym razem, żeby go wyłączyć, trzeba wejść tutaj w ustawienia i dopiero można odpalić ten samochód i pojechać. I od razu jeszcze jedna rzecz tutaj, oprócz trybu D mamy tryb B, który odpala się tak po prostu dźwignią zmiany przełożeń. No to jest trochę tak, że z przyzwyczajenia jednak w skrzyni automatycznej schodzimy na sam dół. Tu trzeba pamiętać, że jak chcemy mieć D, to powinniśmy być ząbek wyżej. Ruszamy w całkowitej ciszy, bo mimo tego, że wiele lat Honda robiła samochody, które były soft hybrydami, teraz już robi twarde hybrydy i tutaj zdecydowanie to auto ma duże możliwości, jeżeli chodzi o jeżdżenie na samym prądzie, zwłaszcza w takich miejskich sytuacjach. No w tej chwili mamy średnie spalanie 5,5. Jest to raczej spalanie z trasy. To są takie wartości, jakie ten samochód pokazuje wtedy, kiedy jedziemy nim 120 gdzieś poza miastem. To takie nie do końca idealne rozwiązanie dla hybrydy, ale w momencie, kiedy jedziemy miastem, to tutaj jesteśmy bez większego problemu w stanie robić
czwóreczki. 5,5 jest takim spalaniem prawdopodobnie z trasy. Przy 120 na godzinę, przy trzech osobach ten samochód mniej więcej takie spalanie wtedy ma, ale w mieście, kiedy zdecydowanie większy udział jest tego silnika elektrycznego, tej jazdy na samym prądzie, bez żadnego problemu robi się tutaj takie 4,5. Mi się udało zejść w Warszawie trochę w korkach do 4,3 i długi czas tak jeździłem i to spalanie nie rosło. O, uzupełnij paliwo. Tak, kończy nam się paliwo w tym samochodzie. Także jeżeli chodzi o miejską eksploatację, zdecydowanie jest to duży plus. W trasie no, dobrze się jechało tym samochodem, ale no, jednak to, co pokazywałem Wam zamykając drzwi, czyli to, że tutaj jest słabe wygłuszenie, ma swoje odbicie w takim komforcie akustycznym, który nie jest tutaj idealny. Zdecydowanie samochody wyższych segmentów, czyli na przykład Golf, którym za chwilę się przejedziemy, w trasie będzie się lepiej spisywał, a do takich prędkości miejskich jest to idealne auto. Dlatego no, pamiętać trzeba, że tutaj są niewielkie wymiary, niewielkie gabaryty, więc parkowanie tym samochodem nie sprawia najmniejszych problemów, a jednak wnętrze, które tutaj mamy, jest no, bardzo, bardzo duże. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to takie przełożenie, wielkość samochodu na zewnątrz, wielkość samochodu w środku, no to jest taki top. Dlatego też no, używamy takiego określenia, też to użyłem, że Jazz jest trochę takim vanowatym samochodem. Nie jest to szkoda, że Honda nie sprzedaje tych zwykłych wersji, no bo te uteronowienie tego Crossstara sprowadzające się do tego, że mamy jakieś plastikowe nakładki, chyba nie jest warte tych 15 tysięcy, bo pewnie taka byłaby ta różnica między zwykłymi wersjami, a moglibyśmy sobie tą hybrydę kupić na przykład za, no nie za 130, tylko za 115, 110, wtedy kiedy rozbije się to na raty leasingowe, tudzież na wynajem długoterminowy, są to one jeszcze mniejsze. No ale niestety, tak czy siak samochody tych najmniejszych segmentów najbardziej procentowo wzrosły, jeżeli chodzi o cenę, no bo trzeba je było wyposażyć w jakieś systemy, no produkcja tak naprawdę wzrosła dużo, dużo, koszty produkcji wzrosły dużo, dużo mocniej. No i najbardziej to się odbiło na tych najmniejszych samochodach, zresztą doskonale to widać, że one mają coraz mniejszy udział w rynku i prawdopodobnie też dlatego Honda się tu jakoś szczególnie nie siliła na to, żeby dostarczać nam nie wiadomo ile wersji tego Jazza, a jest to tak naprawdę samochód dosyć młody, bo miał prezentację raptem w 2020 albo 2021 roku. No, dobrze, że w ogóle jest, aczkolwiek no, czuć, że jest to troszeczkę już taki zapomniany model, że raczej Honda stawia na SUV-y, może na Civica, który też jest mega udanym autem. Gdyby tutaj była tylko inna cena, naprawdę ten samochód byłby świetny, ale jeżeli chcecie dosyć duży samochód w środku, taki, który ma być alternatywą dla samochodu kompaktowego, to zdecydowanie jest to alternatywa. A teraz chciałbym się przejechać tym samochodem, który kosztuje nawet minimalnie mniej, a jednak jest segment wyżej. No i teraz auto kompaktowe. Tak, wrażenia z jazdy są zupełnie inne, jeżeli chodzi głównie o kwestię akustyczną. No i też takie wrażenie tego, że to jest jednak trochę cięższy samochód, że on jest taki, jakby to powiedzieć, no bardziej mięsisty, zdecydowanie bardziej takie auto, no chyba dorosłe, tak? No jednak segment B jest takim bardziej dziecięcym segmentem, źle to brzmi, no bardziej tutaj czuję, że jestem w takim samochodzie, którym mógłbym pojechać daleką trasę i pewnie to jest główna różnica. No do tego prowadzenie też jest takie, ma się wrażenie jazdy większym samochodem. Oczywiście Golf jest trochę większy od Hondy, ale już niekoniecznie w środku da się to odczuć, jak Wam pokazywaliśmy. No oczywiście kwestia bagażnika, który jest tutaj zdecydowanie większy. Siedzi się w Golfie trochę niżej niż w Jazzie, troszeczkę inaczej jest tutaj, jeżeli chodzi o to patrzenie do przodu. Ta szyba nie jest taka kwadratowa i te boczne szybki, no tam zdecydowanie jest taki vibe vana. Tutaj mamy takie wrażenia z jazdy samochodem kompaktowym, którym Golf od 1974 roku, kiedy go po raz pierwszy pokazano, zdecydowanie jest. Też jest to auto, które jest relatywnie niedawno na rynku, ale widać, że Volkswagen idzie coraz bardziej w kierunku samochodów, no głównie tych crossoverów i SUV-ów. Oczywiście też samochodów elektrycznych, no ale to jest trudniej sprzedać. Golf, jak się wchodzi na stronę, jak sobie szukałem cenników tych samochodów, to jest tak, że przelatuje się ileś tam modeli i dopiero jest Golf. Kiedyś prawdopodobnie Golf byłby gdzieś bardzo, bardzo wysoko. Ale nie jest to auto, które w jakiś sposób się mocno zestarzało, to po prostu zmieniły się preferencje rynkowe, te, które mają klienci. No, oni zdecydowanie chcą jeździć samochodami quasi-terenowymi, no takimi jak chociażby ten Jazz Cross, który też teraz przed nami podróżuje, a którym to przed chwilą jechaliśmy. Gdybym miał porównać te samochody,
to jest nieco bardziej uniwersalne auto w takim rozumieniu, że zarówno po mieście można nim jeździć, jak i nie zmęczy nas bardzo w trasie. No też te 130 koni z tą miękką hybrydą jest tutaj minimalnie bardziej zrywne, trochę lepiej się jeździ tym samochodem, jeżeli chodzi o osiągi. Oczywiście spalanie w Golfie, no myślę, że taką szósteczkę trzeba liczyć w mieście, więc zdecydowanie tamten samochód, jeżeli chodzi o użytkowanie miejskie, byłby tańszy, ale gdybym miał wybierać, to chyba niestety wybrałbym ten samochód. Mówię niestety, bo potem bym się męczył z tym, że te nawiewy są tak sterowane, że tutaj trzeba przechodzić przez te wszystkie menu. Nie do końca mi się to podoba. Nie do końca mi się podoba ta cyfryzacja, która tutaj się dzieje. To piano black nie do końca mi się podoba. Ale jeżeli chodzi o sam samochód, to jeździ się tym autem nieco lepiej. Tam za to zdecydowanie, gdybym miał do wożenia dwie osoby z tyłu i gdybym cały czas się bardzo zachwycał tym designem, który mamy w Hondzie, to wybrałbym Hondę. Ale niestety trzeba to powiedzieć, ona jest wyceniona troszeczkę za wysoko, trochę za dużo kosztuje. No i jak widzicie, za taką samą cenę, nawet w tym przypadku tego Golfa parę tysięcy złotych mniej, można mieć samochód o segment wyżej. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.